Wizytówkę mamy już ukończoną, została ona zapisana w folderze 42, ale zanim ją rozłożymy w wielu kopiach na naszej kartce, musimy ją jeszcze przygotować do druku. Każdy element, który jest wycinany z kartki, stwarza pewne problemy. Otóż, jeżeli teraz na przykład wycięlibyśmy tą wizytówkę niezbyt dokładnie, to by się okazało, że tutaj wokół niebieskiego pojawiłyby się nam białe fragmenty kartki. Wygląda to zazwyczaj bardzo paskudnie i nieprofesjonalnie. Żeby zapobiec temu efektowi musimy zrobić coś, co się nazywa spady, czyli po prostu powiększyć niektóre obszary grafiki tak, żeby wychodziły one poza obręb naszej wizytówki. Wtedy po przecięciu tego problemu nie będzie. Zobaczmy w jaki sposób możemy to zrobić. Na początku ja może rozciągnę tutaj sobie ten prostokąt, który mamy u dołu, niebieski. Zaznaczam więc go. Kliknę teraz na pole przekształć po to, żeby wyświetlić sobie przekształcenia. Jeżeli chcemy ręcznie powiększać ten prostokąt, to oczywiście nie musimy się tutaj przejmować tymi wartościami cyfrowymi. Ja jednak zrobię to za pomocą właśnie cyferek. Klikamy tutaj na ten punkt odniesienia u góry, ponieważ ten element, czy ta linia ma pozostać nieprzesunięta. Natomiast ma się nam ten prostokąt rozszerzyć tutaj troszeczkę w prawo, troszeczkę w lewo i w dół, tak żeby wyjść poza obręb naszej wizytówki, tak żeby po cięciu trafić na kolor niebieski, a nie biały. Więc zaznaczając tutaj ten punkt, mówimy ilustratorowi, że tego punktu ma nie ruszać, ma rozszerzać jedynie w lewo, w prawo i w dół. Szerokość zwiększymy tutaj do 94 cent... mm, czyli po 2 mm z każdej strony będziemy mieli dodane. Wysokość teraz wynosi 31,6, zwiększymy do 33,6 i tutaj musimy wyłączyć ten łącznik 33,6. Tutaj 94 i tak to możemy pozostawić. Teraz jeszcze musimy zwiększyć szerokość tego elementu. Żeby to zrobić, ja kliknę jednorazowo na tą grupę przycinania i teraz wejdę w tryb izolacji, ale w ten sposób, żeby wyedytować jedynie ten prostokąt. Czyli klikam dwukrotnie na tym prostokącie, zaznaczmy go i teraz łapię i przesuwam go troszeczkę w prawo, tak żeby wyrównać się tutaj. Z tym dolnym niebieskim prostokątem. Jak widać, logo wylało mi się w prawo o to właśnie mi chodziło i to jest w zasadzie wszystko, co tutaj musimy zrobić. Wychodzę z trybu izolacji i ostatnią rzeczą będzie usunięcie obrysu. Obrys nie będzie nam potrzebny, będziemy jedynie potrzebować cięć także obrys musimy w pełni usunąć, ale jeżeli go usuniemy, to nie będziemy wiedzieli, w których miejscach ciąć naszą wizytówkę. Więc ja teraz wyświetlę sobie miarki Ctrl R. Przeciągnę tutaj linie pomocnicze w to miejsce. Tutaj. Tutaj i na sam dół. Tutaj już nie widzimy tego obrysu. Ja może zaznaczę teraz ten obrys i zobaczmy, że linia ta musi przebiegać tutaj jeszcze troszeczkę niżej. Nie mogę jej teraz przeciągnąć w dół, więc prawdopodobnie są one zablokowane. Wejdźmy w menu. Widok, linie pomocnicze i rzeczywiście są zablokowane. Ja je teraz odblokuję. Złapię taką linię i przesunę ją tutaj do tego miejsca. Teraz, jeżeli zaznaczymy wizytówkę, to zobaczymy, że linia pomocnicza przebiega dokładnie po krawędziach tego prostokąta. Teraz musimy sobie narysować znaczniki, które ułatwią nam cięcie. Wybieram więc narzędzie: Linia, grubość. Zmniejszymy tutaj do. 0,5 punktu. Byłem zaznaczony teraz na tym obrysie, ale to też nic złego. Narysujmy linię o grubości 0,5 punktu z Shiftem. Teraz tę linię muszę skopiować. Wybieram narzędzie strzałka, przytrzymuję Alt i kopiuję tę linię tak, żeby była ona na tej samej wysokości. Jak widać, inteligentna linia pomocnicza mi w tym pomaga. Zaznaczę teraz te dwie linie i skopiuję je. Tutaj na dół. Robię to tylko dlatego, żeby było szybciej. A więc Alt. Kopiujemy te linie i przesuwamy się na sam dół. Możemy je teraz przybliżyć strzałkami na klawiaturze do naszej wizytówki. Możemy wręcz dotknąć je do tego obszaru niebieskiego. Następnie musimy też narysować jakąś linię tutaj w poziomie. Z Shiftem. Z altem ją skopiujemy, umieścimy ją tutaj w tym miejscu, zaznaczmy je, przesuniemy je troszeczkę w pobliże wizytówki, i następnie jeszcze raz z altem łapię i kopiuję je tutaj na prawą stronę. Upuszczam i przesuniemy je również tutaj w stronę naszej wizytówki. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Wydaje mi się, że tutaj coś jest nie tak, że te linie nie są ustawione równo. Spójrzmy, czy rzeczywiście tak jest. No, rzeczywiście ta linia w jakiś sposób uciekła mi tutaj. Ustawmy ją w tym miejscu i gotowe. Teraz możemy zaznaczyć obręb naszej. Wizytówki. Ja może jeszcze wyłączę te linie pomocnicze, wciskam teraz kontrol i średnik, linie pomocnicze mi zniknęły. Zaznaczam teraz naszą wizytówkę. I teraz musimy pousuwać wszystkie obrysy. Jak widać tutaj zaznaczyłem nie ten element, więc kliknę teraz na ten prostokąt, który jest poniżej. Ja tego teraz nie jestem w stanie zrobić. Wejdę więc do warstw. Otworzę sobie tutaj widok wszystkich ścieżek i odnajdźmy teraz tą ścieżkę, która definiuje mi. O, to jest właśnie ta ścieżka. Zaznaczam ją za pomocą tego kółeczka. To jest bardzo fajna metoda. I teraz obrys możemy całkowicie usunąć klikając tutaj na ten czerwony element. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Wizytówka jest już skończona. Posiada ona dodatkowo miejsca, w których będziemy ciąć. Zaznaczmy więc teraz całość. I w kolejnym kroku wszystkie napisy będę chciał zamienić na krzywe. Po to, żeby drukowały się one zawsze poprawnie. Wchodzimy więc w tekst i stąd wybieramy zamień na krzywę lub też Ctrl-Shift-O. Teraz wszystko już jest ścieżkami wektorowymi. Następnie jeszcze raz to wszystko zaznaczę i zgrupuję wciskając Ctrl-G i w tym momencie tak naprawdę mamy dopiero przygotowaną wizytówkę do druku. Wcisnę teraz Ctrl-0, żebyśmy zobaczyli jak to wygląda na naszym ekranie. Teraz tą wizytówkę przesunę gdzieś tutaj do Lewego górnego narożnika. Oczywiście, w zależności od tego, jak drukuje wasza drukarka, być może trzeba to będzie ustawić nieco dalej od marginesów. Może tak zrobimy. Oddalimy się tutaj delikatnie. I teraz tą wizytówkę musimy rozmieścić w jak największej ilości na naszej karcie. Jak to zrobić? Ja tutaj wykorzystam technikę transformacji. Zaznaczam więc tą wizytówkę, wchodzę w menu efekty. Tutaj zniekształcenie przekształcenie i przekształcenie. Ja to nazwałem transformację, w rzeczywistości nazywa się to przekształcenia. Wybieramy ten efekt. I jak pamiętamy, tutaj możemy wykonać przesunięcie poziomo wraz z kopiowaniem. Wykonajmy tutaj na przykład trzy kopie i poziomo przesunięcie musi wynosić co najmniej 90 mm, ponieważ tyle wynosiła pierwotna szerokość wizytówki. Dajmy podgląd i zobaczmy. Wszystko jest ok, ale kopii jest za dużo. Musimy tutaj dać dwie kopie i przesunięcie troszeczkę powiększyć, na przykład do 97 mm. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. No jest nieźle, być może jest troszeczkę tutaj jednak za blisko. Zobaczymy, czy wizytówki się mieszczą. Mieszczą się. Dajmy tutaj jeszcze z 1 mm 98. I może teraz jednak wcisnę OK, ale przesunę tą wizytówkę z powrotem troszeczkę w lewo. Ponieważ obawiam się, że to ostatnie mi się nie wydrukuje. Kolejną rzeczą będzie rozmieszczenie tych wizytówek w pionie. Zaznaczam więc ją jeszcze raz. jeszcze raz wykonam to samo efekt. I teraz już mogę wybrać przekształcenia tutaj z tego menu. Ilustrator poinformuje mnie, że to nie będzie edycja tego efektu, który nadałem na początku, tylko będzie dodawany nowy efekt. I o to właśnie mi chodzi. Chcę drugi raz nałożyć efekt na ten element. Zastosuj nowy efekt, ale tym razem. Poziome przesunięcie będzie wynosiło 0, natomiast pionowe co najmniej 50 mm, a raczej te 55 mm, ponieważ wizytówka jest na pewno tak wysoka. Włączmy podgląd. Mamy tutaj dwie kopie. Rzeczywiście tyle kopii się zmieści. Jak widać, nawet 60 mm wygląda to w ten sposób, i nawet jeszcze troszeczkę więcej, na przykład 70. Teraz jest to rozłożone jeszcze trochę lepiej na ekranie. Wciskamy OK i zobaczymy jeszcze do panelu wygląd. Wygląda to w ten sposób, że mamy pierwsze przekształcenia i na nich nałożone drugie przekształcenia. I razem dzięki temu utworzyliśmy taką siatkę 3 na 3. Teraz przesuwając ten element nieco w dół przesuniemy wszystkie te elementy, tak żeby równo rozłożyć tutaj marginesy u góry, u dołu po prawej i po lewej. Nasza kartka jest już przygotowana. Teraz wystarczy ją wydrukować, a następnie pociąć względem tych znaczników, które narysowaliśmy wokół każdej wizytówki. Na koniec jeszcze przypomnę zalety, jakie ma rozłożenie wizytówek w ten sposób za pomocą przekształceń. Jeżeli na przykład stwierdzimy, że jednak chcemy coś poprawić w naszej wizytówce, na przykład to logo nieco przesunąć, to wchodzimy tutaj w tryb izolacji, zaznaczamy to logo, a następnie przesuwając je Spójrzmy, ja przesunę je na przykład w ten sposób, tak żeby tutaj ta lewa część dotykała mi praktycznie literki D i wyjdę z izolacji, to zobaczymy, że wszystkie te kopie automatycznie się uaktualniły, czyli nie musimy tej wizytówki za każdym razem kopiować, jeżeli chcemy wprowadzić jakąś małą poprawkę.